Cześć, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj widzicie po tytule, będzie to mały haul z Pepco. Wczoraj właśnie byłam na chwileczkę w Pepco z mężem i tak pomyślałam, że pokażę Wam, co kupiłam. W tle cieplutko tutaj bije mi za plecami, jak widzicie, kominek. Bibi oczywiście musi w tej chwili napić się wody, także standard. Czy ja tutaj mam paragon? Nie widzę, no ale przeważnie na wszystkim jest cena. Standard. Także tak, kilka dosłownie rzeczy, ale już Wam pokazuję. Wzięłam tutaj dla dzieciaczków od mojego brata Nami kołajki dla dziewczynki Barbie. Barbie kosztowała 30 zł. Proszę bardzo, z buciczkami. Także tak. Następna rzecz to mój mąż wziął sobie spodnie dresowe. Też 30 zł kosztowały, takie zwykłe granatowe, po domu coś wygodnego, także nic szczególnego. Mają oczywiście ściągacze na nogawkach, także to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, bardzo taka domowa, za 2 zł mamy tutaj 10 sztuk tych mniejszych gąbeczek, ja wolę te mniejsze, także sobie takie właśnie wzięłam. Tutaj wzięłam za 5 zł opakowanie 24 takich malutkich bombek brokatowych złotych, bo mam pewien pomysł co do tego. Następnie dla drugiego dziecka prezencik, bo mamy tam dwójeczkę, za 25 zł takie auto z pilotem, więc podejrzewam, że to jest, nie ma pewnie baterii, tak, na baterię. No takie autko do sterowania, mam nadzieję, że mu się spodoba. No naprawdę cena była super, 25 zł, mam nadzieję, że to będzie działało. Wyciągam z reklamówki. Następną rzeczą jest dziadek do orzechów za 15 zł, bo nie mamy właśnie takiego przyrządu w domu. Także trzeba było zakupić. Dalej mam serwetki, jest tutaj 20 serwetek, to opakowanie kosztowało 5 zł, niestety były ostatnie te, więc takie trochę gdzieś tam zgniotły się, ale wzięłam, bo one będą mi pięknie pasowały do tego obrusa, który Wam pokazywałam z Biedronki, także przeżyjemy, przeżyjemy, może czymś to jeszcze tam obciążę, żeby się wyprostowało. Następnie wzięłam świecę taką świąteczną. To jest, nie wiem, żurawina? Nie wiem, co to jest, nie wiem, ale taka duża w szkle. Ona kosztowała 25 zł. Ach, pięknie pachnie. Jak wiecie, ja muszę mieć jakieś świeczki na święta, to jest właśnie do domku. Także taka świeczulka. No i mówiłam Wam, ostatnia już rzecz, że chcę kupić lampki do sklepu, do butiku, więc kupiłam takie opakowanie właśnie światełek. Mamy tu 180 LEDów. Kosztowało 35 zł, niestety nie było odcienia takiego ciepłego, więc wzięłam multikolorowe. Mam nadzieję, że to będzie ładnie wyglądało. W ogóle nie wiem, czy one świecą, bo jeszcze nie sprawdzałam. Także zaraz razem to przetestujemy. Co? No i to jest ostatnia rzecz. Zaraz Wam pokażę jeszcze te lampeczki, jak one świecą. Mam nadzieję, że starczy mi na witrynę w sklepie ich. I to jest wszystko, dużo w sumie, niedużo, kilka pierdółek, jakieś tam rzeczy świąteczne, jak Wam mówiłam, widzę, że cały czas nagrywałam krzywo, ale nie przejmujmy się, jak Wam mówiłam, nie mam jakiegoś takiego szału ostatnio na te Pepco i na te ozdoby, więc no dosłownie kilka rzeczy, więc no muszę powyciągać trochę tego jeszcze, co mam, ale no nie wiem, jakoś nie czuję tego takiego klimatu już strojenia i tak dalej, być może to przyjdzie. Także co, to już wszystko w tym filmie. Będę się z Wami żegnała i zaraz będę nagrywała vlogmasa kolejnego, bo tak naprawdę wczoraj w sobotę nie nagrałam nic. I ten nagrywam dzisiaj na świeżo i dzisiaj Wam dodam ten haul. No i zaraz coś nagram z dzisiejszego dnia, żeby było na jutro, bo wczoraj praca, 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 zakupy, sprzątanie w domu i praktycznie nie udało się nic nagrać, więc no. Pokazuję lampeczki i widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Pa! No, jak mówiłam, decydujący moment. Sprawdzamy. Świecą. Będzie tak na kolorowo, na wesoło. Mimo, że chciałam jasne, ciepłe, no ale nie było, więc będą takie. Myślę, że też spoko. Chodź, Bibuś, zobacz, jakie lampeczki tu Pani ma. No, zobacz.